Hej, z tej strony Q, a to jest The Last of Us i się skradamy tutaj przed trupami. Ha. Jakbyście mnie słabo widzieli, to teraz mam światło tutaj odpada, więc będzie zajebiście. Ale okej. Okay. Nie czas teraz na zabawy. Ale fajny świat, ja pierdolę. Tylko musimy z klikaczami tutaj. Po cichutku ich jakoś tutaj się rozprawić. Coś tu jest, kurde? Nie. Okej. Okay. Tutaj było butelka, a tutaj co jest? Nóż! Tak, to się przyda. No dobra, teraz pytanie, co zrobić? Mamy jeden koktajl. Gdzie się słuchało? Tu się słucha. Czyli to jest tak to wygląda. No to... Zróbmy może coś takiego, że ja sobie tam rzucę. O! Wezmę sobie jeszcze jedno. Jak to wygląda teraz? Zobaczmy sobie jeszcze raz tutaj. Rzucimy teraz to. Kurczę, mogliby tam podejść, żeby się jeszcze fajczyć jeszcze bardziej. No, jest, fajczy się. Jeszcze ten jeden niech się fajczy. Come on. Proszę. Fuck, ten się nie spajczył. Tak, trzeba będzie go jakoś tutaj unicestwić. Wow, dwa heady, jeden zwykły hit. I klikacz powalony. Dobra, ale sporo zrobiliśmy. O fuck. Czekaj, idź tam w pizdu. O, kurwa, źle rzuciłem. Ale dobra, o to chodziło mniej więcej. Widzę, że dostałem amunicję i tu się jeszcze butelka zespiła. Fantastycznie. Posłuchajmy, gdzie tu są ziomki? Tu jest jeden. Ale ja jeszcze słyszę co najmniej jednego klikacza, goddammit. A to mi się bardzo nie podoba. Zmienię sobie może na butelkę. Kurwa, on tu idzie. Spieprzaj, dziadu. Okej. Czy tutaj coś jeszcze jest? Dało mi to coś? Chyba nie bardzo. Nie, to za dużo nie daje. On się teraz tylko zwija z bólu. Albo z irytacji. Tak myślę, czy postrzelać znowu do niego, no bo tutaj na razie nie widać żadnego z bliska. Dobra, chyba postrzelamy, nie? Hedzik. Dobra, dwa hedziki nie żyje, zajebiście. Myślałem, że jak raz strzelę, to on się zacznie nagle, wiecie, za mną ten, iść, biec nagle, albo coś. Podnoś mi to. Eli, nie panikuj. Na razie jest wszystko dobrze, wręcz wspaniale, rzekłbym nawet, przypominając sobie akcję z wcześniejszego odcinka, gdzie ja to lamiłem strasznie. Ale dobra, o, jest deska, zajebiście, weźmy sobie deskę. Deska się przyda zawsze na propsie. Coś tutaj ciekawego jest? Raczej nie. Taka szuflada, weźmy sobie, sprawdźmy o co chodzi. O! Notatka dla Dereka. Przeczytajmy. Derek z księgarni pozwala nam korzystać z jego sejfu. Gdy będziesz wieczorem zamykać, schowaj do niego moje rzeczy. Oho! Fajnie, mamy kod do sejfu. Teraz tylko wystarczy znaleźć sejf. Podnieś. Aha, ja mam dwie deski. No dobra. Jak kogoś będę... okładał. Czekajcie, to jest zwykły, nie? To jest zwykły. Klikacza na razie nie słyszę. Zgasimy sobie światło. Chwyć, duszenie. To jest duszenie, tak? Okej, Joel. No, w każdym razie już nie oddycha. Tutaj coś? Nie. Tu coś przegapiłem? Nie, no tam jest tylko te przejście jedno, nie? No tak, tylko tutaj.
To pójdźmy może tutaj dalej. Tutaj patrzmy. O, te dźwięki. To jest batonik. Chcemy sobie. No za dużo nie daje, ale... Zawsze to jakiś plusik. Zawsze... Chociaż ten jeden hit może nas uratować. Posłuchajmy, czy... O! Tam jest coś. Ellie, what the fuck? Ellie. Co ci się kurwa stało, dziecko kochane? Jak ja cię mam przemycić, jak ty robisz kurwa jakieś... Paranormal activity, what the fuck? Nie, ja się odwracam i zaraz jak spojrzę na ciebie, znowu masz się zachowywać normalnie, proszę cię. Alice, spoglądam na ciebie. Gdzie jesteś? Serio, Ellie? Ona tam kurwa lewituje po ścianie. Ja pierdzielę, co za dziecko mi się trafiło tutaj. Tess, myślisz, że to był dobry pomysł, żeby ją brać? Mamy safe właśnie. A, dużo jakichś różnych śrubek i tak dalej. To świetnie, to się przyda na pewno do skonstruowania jakichś pierdów. A tak, oprócz tego to nic więcej nie widzę. Tam jakieś leżało, nie wiem... Butelka, bo... Nie, cegła. Nie, to jest butelka, ale mam cegłę, no to to jest to samo. Kolejna butelka. Tam chyba nic nie będzie. Tam coś leży, tu coś leży. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj nikt nie wyskoczy. O, jest ten klikacz. Niedobrze. Myślicie, że coś się stanie, jeśli będę go rzucał pół godziny? Może zginie zaraz. A może nie. Chyba nie. Boże, ile można strzelać w niego? Gdzie on ma głowę? Tutaj. Okej. Zabity. Tak swoją drogą oglądałem parę dni temu finał mid sezon The Walking Dead i znowu teraz mam ciśnienie na post-apo zombie w roli głównej, więc o. Motywacja do nagrywania The Last of Us plus 1000. Swoją drogą fajny odcinek, ten nowy, ostatni jak na razie. Trzeba teraz czekać chyba do stycznia albo do lutego, kurwa, na następny. Jak coś się fajnie dzieje, to nie lubię tych przerw. Ale na przykład Arrowa Flasha oglądam i te legendy. W sumie legend jeszcze nie widzieliśmy z chibi finału. Ale to się nadrobi za niedługo i jakoś mi tak super, nie wiem. Nie szkoda, a jakoś tak cierpliwy jestem, poczekam sobie na ten styczeń. Odpocznę trochę od tych, nadrobię trochę inne też. Trochę szkoda, że na Lucifera muszę czekać i głównie mi szkoda, że na The Walking Dead muszę czekać. Próbowałem to obejrzeć tego Fear The Walking Dead, ale kuźwa, te poziomy zajebistości się tak różnią w tych serialach, że ciężko się to ogląda. Ale coś tam jeszcze spróbuję. Myślę, że przez święta, co niedługo, nadrobię. Przynajmniej mam w planach nadrobić sporo rzeczy. Bo będzie wolny, także zajebiście. O, okej. O rany! Naprawdę nam się udało! No coś tutaj... Jesteście całe? Coś nam się udało w końcu. Nie zatrzymujmy się. Nieźle dajecie sobie radę. Dzięki. Po prostu mamy szczęście. Ciebie też raczej nikt nie łapnie, jak kurwa łamiesz grawitację i biegasz gdzieś po suficie. A przynajmniej tak sądzę. Nic nie leży. Bo takie z dupy rejony opłaca się przeglądać, jeśli chcemy zdobyć jak najwięcej, albo i wszystkie te odznaki świetlików, bo one są właśnie czasem porozrzucane po takich dziwnych miejscach. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest sam.
O, my w tym budynku właśnie byliśmy. A ratusz jest gdzie? Tam jest. Okej, fajny widok. Na ratusz. Da, sprawdźmy sobie może jeszcze tutaj w lewą stronę. Może coś będzie leżało. Jak tu coś będzie leżało, to chętnie przygarnę. Ale raczej nie wygląda na to, jakby coś leżało. Ciekawe, czy tam mogę skoczyć. Wątpię. Nie by się zabił. Wcześniej spadałem z mniejszej odległości i prawie umarł. A czy może nie prawie umarł, ale dużo damage'a dostał? O, czekajcie, czekajcie. Aha, okej. Ale tu są same te, ziomki takie, wiecie. Same takie, powiedzmy, łatwe. Przecież nie wiem, czy... A ta ma tutaj dźwięki jakby... Niekoniecznie sugerowała, że ją coś boli. Kurczę, ten pachołek tutaj się przewraca. Pewnie mnie słyszy. Nie, jednak nie. Kurwa, ja tak świecę na nią. W sumie powinna mnie zauważyć już dawno, ale dobrze. To się nazywa Solid Snake dopiero, nie? Pozytywnie. Kurczę, no. Dobra, światło. No, założyłem, że jak jest światło, to mi lepiej twarz widać w kamerze. No dobra. Aha, ja to mogę przesuwać, tak? To pewnie ci żołnierze. To znaczy, że jest ich tu więcej. Musimy iść. Co tam się tak tłucze? Wy się tłuczecie, Boże. Z wami gdzieś kuźwa iść. No cicho tam, kto... Serio, kurwa, Tess! Ogar! Jesteśmy w mieście pełnym zombie, a ty se pachołki czepiesz, ja pierdziel. Która to teraz? Teraz ty, tak? Musiałaś, mhm. Jezu, ja nie wiem, jak oni sobie jeszcze radzą. Dopiero co Elina schwaliła. O Boże. Dawaj, Joel. Przesuńcie dupę, bo nie mogę iść przez was. God damn it. No serio. Test, kurwa. Nie, ja Joelowi współczuję. Jebać apokalipsę. Z tobą to jest ciężko dopiero. O, Jesus. Dobra, chodźcie idziemy na górę. Chodźcie na górę, są piękne widoki. Gdzieś tam powinien być ratusz, ale go jeszcze nie widać. Ale są piękne widoki. Chodźcie, idziemy. Dobra, zaskoczyłem. Come on, come on. Widzicie? A czekajcie, o, tam coś jest. Ej, może tam coś będzie ciekawego. Sprawdźmy. Hello. Mamy deskę, którą mam. I broszurka lekarska. Sprawdźmy. To jest dużo. Możecie sobie poczytać, jak chcecie. Zrobię przybliżenie tutaj, jakbyście chcieli zobaczyć takie coś. No i tyle. Mi się teraz nie chce tego czytać. No to taka raczej ciekawostka. Do fabuły raczej nic takiego nie zmienia, więc... Pod Ewa. Okej, podejrzewam, że tu, tutaj... Poznałem po tym, że... Poznałem po tym, że Tess powiedziała, że to tutaj. Więc stwierdziłem, że to musi być tutaj. Dobra, to może łuczek kawusi. Nie słyszę. Okej, szybko. Idą. Wiem. Okej, wystarczy szybko. Jezu. Masz coś na bucie. Masz coś na bucie. Gross. Okej. Okay. Poszukajmy tutaj. Może coś będzie ciekawego. Przekonajmy się. Joel, ty pytasz jak się stąd wydostaniemy. Serio, No sorry, chyba że pozytywnych pytałeś, no to już akurat zmienia postać rzeczy. O, mam... Podpowiedź, super, dzięki. Musiałeś się znaleźć w nieodpowiednim miejscu. Tak.
Wymykałam się nocami. Mhm. Byłam w szkole wojskowej z internetem. Ale po co? Z internetem. Ważne, żeby pozwiedzać miasto. Zarażeni dopadli mnie w centrum. To jest zamknięty teren. Jak ty się tam dostałaś? Okej. Czyli... Tutaj możemy na tym stole robić jakieś różne pierdoły. Rozumiem. Możemy zrobić kaburę, czyli że mamy tak jakby dwa naraz pistolety tak jakby pod ręką, że szybko możemy zmieniać, bo teraz aktualnie jest tak, że mamy jedną broń i musi chwilę minąć, zanim on zamieni tę broń jakby. Więc to jest takie fajne, jakby dynamiczne, to się potem przyda. No i co my tu mamy? Jakiś pistolet, przeładowanie, szybkostrzelność, pojemność magazynku i rewolwer, szybkość przeładowania i szybkostrzelność. Następne rzeczy mamy poblokowane jak na razie i sądzę, że na razie nie będę nic ulepszał, bo jeszcze zobaczymy. Za niedługo powinienem jakąś nową broń może znaleźć, a przynajmniej na to liczę, więc nie będę tutaj się marnował tego. Nie lubię tak na samym początku, jak mam tylko pierwszą lepszą okazję do wykorzystania punktów do update'u czy tam upgrade'u, to nie lubię właśnie wykorzystywać tego. Teraz gdzie iść? Tu czy tu? Pójdźmy tu. Okej, dość spore miejsce. Pozwiedzajmy, może coś tu będzie ciekawego. Może nie. Czyżbym mógł wejść na górę? No patrzcie, mogę iść na górę. Tu jakiś dzwon, what the fuck, co tu dzwon robi? Sorry, to ja. No ja wiem, że to ty. Chodź, trzymaj się mnie. No trzymaj się jej, bo cię znowu na sufit wypierdolę. W sensie Bóg cię wywali. W sensie nie Bóg, tylko Bóg przez otwarte. W sensie, wiecie, takie bugi growe. Może cię wywalić w sufit. Nie mówię, że teraz by cię wywaliła, bo przecież my się lubimy z tobą, prawda? Dobra, zrobiłem kółko. To znaczy, że tu chyba raczej więcej nie będzie nic. To znaczy, że muszę iść na górę. Okej. Lubię taką klarowność. To mi się wydaje, że tam chyba coś błyska. Ja tam muszę sprawdzić. Czekajcie chwilę. Tak, myślałem, że tędy się będzie dało pójść. Tylko Joel mógłbyś troszkę szybciej pójść, no ale dobra. No. Gry przyzwyczaiły, żeby... to tylko to... Nieśmiertelnik świetlików, no to sprawdźmy sobie go, no. No i nawet nie mogę wciskać tego, jak jestem teraz. Taki... skupiony na chodzeniu po krawędzi. Życie na krawędzi, Joel! Teraz, zeskakuj. Okej. Okay. Teraz pokaż mi ten. Nieśmiertelnik. To jest ten? David Michael Vigil? Czy może Michael Keeper? Chyba Keeper był nowy, nie? Mi się wydaje. Ej! Joel, what the hell? Co tu się nagle dzieje? Joel! No. Co my tu mamy? Jakiś... prawie jakiś Dante. Jakieś obrazy w ogóle, what the fuck? Szczerze mówiąc, nie lubię takich starych obrazów. Są brzydkie. W sensie, no, ładnie namalowane i w ogóle widać, że autor miał skilla, ale mi się nie podoba stylistyka. A musiałem sobie podczepać troszkę tutaj moją latarką. Co to ciekawego? Da się to zbić? Nie da się zbić szyby! Jaka zbugowana gra, what the fuck? Tak, mam za dużo amunicji. Tutaj mamy jakiś nawiedzony dom. Jestem ciekaw, czy w Rezydencie 7, który wychodzi teraz jakoś w styczniu chyba? Czy właśnie tam się chodzi po domu? Prawdopodobnie. Nie wiem, czy całą grę. Ale kurde. Mam nadzieję, że będzie zajebista. By chociaż w połowie było takie fajne jak The Last of Us, no. Chociaż wątpię, że on zwrócił honor Capcomowi w najbliższym czasie. Raczej dobra, się na to nie zapowiada. Z tego co widzę po różnych trailerach. No i fajnie, pozbyliśmy się bagażu.
balastu. Zaraz do was dołączę. Są tutaj! Chcesz? Uciekaj! Uciekaj! Run, run! Okej, tutaj się coś... Aż James się wystraszył. Cholera, James, nie bój się. Chyba przeżyją. A jak nie, to będzie nam lżej. Czekajcie, ja to muszę wysłuchać. Idzie tu jakaś pokraka. Fuck. To jest dużo pokrak. Teraz pytanie, czy ta pokraka tu przyjdzie? Czekajcie, to jest... Oh fuck, to nie jest zwykły gościu. Szybko, mam coś? Nie mam nic. Ucieczka, ucieczka, wycofać się, wycofać się, wycofać się. Tak szczerze mówiąc, to ja nie mam za bardzo jak z nimi walczyć. Bo oni są ten... Wow, 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 nie, nie, nie. Słuchaj, Joel. To zastrzał teraz, czy nie strzał? Pewny strzał, fuck. Fuck. Zjebałem to strasznie, wiem. No i szczerze mówiąc, nie mam za bardzo jak się tu bronić. Oh god damn it. Dobra. Jakoś trzeba ich ominąć. Oni mnie nie widzą, to znaczy, że ja mogę po prostu sobie offem tak chodzić i mieć wyjebane na nich. Tutaj z tego co wiem, to nikogo nie ma, więc pójdźmy tutaj. I może pokampmy trochę. Tu jest cegłówka jakaś, weźmiemy sobie cegłówkę. Okej. No okej, ich... Oni tam, dobra, to jest jeden wchodzi dopiero. A właśnie, też muszę na podłogę uważać. Bo jak jest szkło rozsypane, a ja po nim przejdę, to mnie w pizdu słychać. A tego byśmy raczej nie chcieli. Otwórzmy może drzwi po cichutku. To ja tak w sumie trochę z dupy co zrobiłem, bo niepotrzebnie walczyłem z nimi. Ale to wygląda na miejsce, w które chyba trzeba iść, więc... Fuck. Ja bym chciał, żebyście sobie poszli tam gdzieś na przykład. Usłyszałeś, czy nie? Nie, tylko tamten usłyszał. Chociaż da, idzie sobie w pizdu, okej. Bo ja tu jeszcze chciałem zobaczyć, czy się tutaj da coś wykampić. O, patrzcie, coś tu jest. O, fuck, ostrze, poświęcamy ostrze pozytywnie. Poświęcamy ostrze. Mam nadzieję, że się opłaci. Kuźwa, musisz napierdalać w te manekiny. What? Ale ja się tłukę teraz. Jezu, szybko, ale dobra, okej, okay. Mamy jakiś alkohol. Jest alko, czyli wypad udany. Tess. No tu jej nie będzie raczej. Krew. Okej, okay, jest, zjedliśmy puchę. Ham sam nikomu nie dam. Pusto. Ale i tak się obłowiliśmy tutaj w łupy. Sprawdźmy, czy mogę coś zrobić w ogóle. Tu sobie mogę coś skoksać, ale na razie chyba nie chcę. A tu mogę zrobić w sumie wszystko. W sumie na te dwie rzeczy trzeba mieć inne materiały niż na nóż. A nóż jest mi bardzo potrzebny, więc zrobię sobie chociaż jeden. No, tylko jeden mogłem. Posłuchajmy, gdzie oni są teraz. Tutaj jest ten. A to pójdziemy sobie tędy. Posłuchajmy jeszcze raz. Tu jest, tak. Idziemy sobie. Fuck. Co spróbuję otworzyć te drzwi? Fuck. Dobra, chyba sadali siana. Ale kurczę, widzieliście jak chodzili już za moimi krokami, bo było słychać chyba moje tuptanie.
I tak, kurde, coraz bardziej. Dobra, chodźmy do tej Tess. Poszukajmy jej. No i oczywiście Ellie. Gdzieś tu powinny być. Chodźmy, dobra, wejdźmy tutaj. I co tu jest? Fuck. Tak, gasimy światło i zakładamy się dwa od tyłu. Przy pana, chyba nie chcą panu otworzyć, tak? Sorry, pozytywnie, że nic prawie nie widać. Ale tak jest The Last of Us. Co się dzieje? Teraz ugryzicie? Ale żeś mu łeb rozwaliła. Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Cholera. Puszczenie! Jak chłopaki? Zostaw! Wow, tu też jest jakiś. Masz dek, masz dek. Dobra. Co nie, pat jeszcze? Zostaw ją! Fuck. Fuck, 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 fuck. Masz to swoje. Załatwiaj to. Bo ja mam mało życia, ej. Duszenie. Okej. Okay. Oh, fuck, fuck, ich jest tu w chuj. A ja mam mało życia. Wow. Dobra. W sumie fajny sposób znalazłem. Dobra, jest cegła. Czytamy. Gdzie on jest? Odsuń się też. Dobra. Wow, daliśmy radę jakoś, Boże. Boże, znowu, tak jak mówiłem ostatnio w jakiejś grze. Nie wiem, czy to było tu, czy w czymś innym, ale znowu. Byłem na jednego hita i nagle mi się włączyło, kurde, tak zwane adrenalin rush i nagle wymiatałem. Znaczy, może nie wymiatałem, ale jakoś sobie poradziłem, zajebiście. Da, gdzie mamy iść? Ej, dziewczęta, macie jakiś pomysł tutaj? Aha, tu przez okno podejrzewam. Co powiesz teraz? Jak tam? Czy masz się tak, jakoś? W porządku. Okej, okay, a ty? Tędy. Tak dostaniemy się na dach. A ty się trzymasz? A ty, mała? Wszystko okej? Okay? Zdefiniuj okej. Okay. Oddychasz? A nerwowe oddechy też się liczą? Tak, liczą się. No, to wszystko okej. Okay. No to panie. To zajebiście, że się trzymasz jakoś. Świetnie, cieszy mnie ta wiadomość. Mimo, że ja się też ledwo trzymam, bo jestem w sumie na hita. Może na hita przecinek 2. Musimy 50. Przejść na drugą stronę. Na drugą stronę chcesz przejść? To nasz budynek. Tu mamy dechę, jakbyś chciała. Gdzie jest nasz budynek? Tam mamy przejść. Dobra, tutaj już świta, także już następny odcinek będzie jaśniejszy pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się podał ten, bo ten był w sumie dość fajny, taki trzeba było się troszkę kitrać, tutaj troszkę tam atakować, troszkę było... W sumie w większości to był taki solid snake'owy, że cały czas się ekitraliśmy i zabijaliśmy po cichu. Chociaż strzały headshota z rewolwera może nie zaliczamy do cichych, ale nikt się więcej nie rzucał oprócz oponenta, który zaraz miał umrzeć, więc chyba było w miarę cicho. Łapka w górę, jak się podobało, komentujcie oczywiście, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach mrocznych i mniej mrocznych, zapewne The Last of Us. Trzymajcie się.